Szczęść Boże, Paweł Rzymyszkiewicz, zapraszam na Informacje Dnia. Nie będzie śledztwa w sprawie kłamliwych billboardów Platformy Obywatelskiej na temat ojca Tadeusza Rydzyka. Wszczęcia dochodzenia odmówiła prokuratura. Brak interesu społecznego, taki powód przedstawiła prokuratura rejonowa Toruń Centrum Zachód przy odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie kłamliwych billboardów Platformy Obywatelskiej. Przedstawiały one wizerunek dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka i kłamliwy zarzut przyjęcia ponad 90 milionów złotych rzekomej dotacji od państwa. Całość opatrzona była słowami byłej premier Beaty Szydło: te pieniądze się im po prostu należały. Billboardy wywołały społeczne oburzenie. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło aż 30 tysięcy osób, oczekiwały wszczęcia postępowania z urzędu. Billboardy miały bowiem na celu podważenie zaufania redemptorysty. Mimo to decyzją toruńskiej prokuratury śledztwa nie będzie. Zastępca prokuratora rejonowego Toruń Centrum Zachód poinformował, że ojciec Tadeusz Rydzyk może jedynie złożyć prywatny akt oskarżenia. Rząd ma już gotową ustawę, która zagwarantuje matkom przynajmniej czwórki dzieci minimalną emeryturę. Wynosić będzie ona około 1000 zł. Przepisy mają wejść w życie w 2019 roku. O rodzinach wielodzietnych kiedyś nie mówiło się w ogóle albo mówiło się tylko źle. Teraz jest inaczej. Dla obecnie rządzących polityka prorodzinna jest priorytetem. Od 2 lat działa program 500+. W planach są kolejne projekty. Jednym z nich jest emerytura dla matek, które urodziły co najmniej 4 dzieci. To będzie następny bardzo ważny akcent sprawiedliwości w Polsce, a zarazem wdzięczności. Do tej pory wiele kobiet nie było w stanie wypracować emerytury, bo wychowywały dzieci. Stąd pomoc rządowa. To, że rząd obiecuje, że matkom, które poświęciły się wychowaniu dzieci i nie wypracowały sobie emerytury minimalnej, która dzisiaj wynosi około 1030 zł, tą emeryturę zapewni lub dopłatę do tej emerytury minimalnej zapewni, to jest bardzo pożądane i oczekiwane, wydaje mi się, od dawna rozwiązanie. Podkreśla poseł Tadeusz Dziuba z Prawa i Sprawiedliwości. O programie, który potocznie nazwano programem Mama Plus, premier Mateusz Morawiecki mówił podczas kwietniowej konwencji. To właśnie szef rządu zapowiedział, że matczyne emerytury obowiązywać będą od 2019 roku. Na ten krok matki czekały od dawna, mówi Lidia Dudziak, radna Poznania. Myślę, że to jest bardzo dobry taki pomysł, bo były matki, które niestety nie były w stanie pracować, ponieważ wychowywały te swoje dzieciątka, więc nie każdy mógł sobie wyrobić tam swoją emeryturę. Teraz się to zmieni. Minimalna emerytura przysługiwać będzie nawet tym kobietom, które wcześniej nie pracowały. Z kolei matkom, które mają na swoim koncie kilka lat płacenia składek. Rząd wyrówna kwotę do wysokości emerytury minimalnej. Jednak zdaniem Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej wsparcie rodzin powinno pójść w innym kierunku. Oskarża rząd o wywołanie regresu na rynku pracy. To spowodowały między innymi te świadczenia bezpośrednie. Ponad 200 tysięcy kobiet mniej pracuje dzisiaj w stosunku do lat poprzednich. No to jest ogromna grupa osób, która może nie wrócić na rynek pracy. Dziś jednak głównym celem jest wzrost dzietności w naszym kraju. Jak mówi radny Poznania Mateusz Rozmiarek z Prawa i Sprawiedliwości, w perspektywie kilkunastu lat program Mama Plus da wymierne efekty. To jest z pewnością zasadny cel i myślę, że może się docelowo przyczynić również do wzrostu dzietności. Natomiast najważniejsze jest to, by uhonorować w pewien sposób matki, które podejmują się tego ciężkiego trudu wychowania dzieci. Działania, które umożliwiają rozwój dzietności, powinny być wspierane, podkreśla poseł Grzegorz Długi z Kukiz 15. Metodą realizacji, samorealizacji się człowieka jest również, a ja uważam przede wszystkim, rodzina i wspólne przeżywanie, bo to naprawdę jest cudowne, a zarazem to gwarantuje rozwój nasz społeczny. Szacuje się, że projekt kosztować będzie kilkaset milionów złotych rocznie. W skali całego budżetu to niewiele. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. LOT domaga się od związków zawodowych odszkodowania w wysokości 1 750 000 zł. To straty, jakie przewoźnik poniósł w związku z zapowiedziami strajku, do którego ostatecznie nie doszło.
Przedsądowe wezwanie do zapłaty 1 750 000 zł otrzymały trzy zakładowe związki zawodowe: Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych, Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy. Kwota ta, jak mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes LOT-u Rafał Milczarski, to straty, jakie spółka poniosła w związku z nieodpowiedzialnym zachowaniem niektórych liderów związków zawodowych. Przez ostatnie dni kwietnia twierdzili, że będą organizować protest, mimo że obowiązywało wówczas sądowe zabezpieczenie zakazujące strajkowania. Przypomnę, że 27 kwietnia bieżącego roku zarząd LOT-u przesłał związkom postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, który zdecydował, że zapowiadany na 1 maja bieżącego roku protest nie może się odbyć na podstawie wyników referendum strajkowego. Mimo to związki zawodowe przez trzy kolejne dni informowały pasażerów i opinię publiczną, że nie zamierzają się zastosować do postanowienia sądu i nie odstąpią od rozpoczęcia strajku. Dopiero 30 kwietnia związki ogłosiły, że 1 maja zorganizują pikietę, a nie strajk. Kwota odszkodowania została wyliczona na podstawie strat, jakie LOT odnotował w sprzedaży biletów. Władze firmy dały związkom 21 dni na doręczenie pieniędzy. W przeciwnym razie przewoźnik skieruje sprawę do sądu. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Nowej Zelandii. Spotkał się z tamtejszym premierem, liderem opozycji, przedstawicielami biznesu oraz z Polonią. Prezydent Andrzej Duda zakończył swoją 4-dniową wizytę w Australii. Spotkał się tam z premierem, przedsiębiorcami oraz Polonią. Przede wszystkim mówiłem, żeby patrzyli na Polskę nie tylko z punktu widzenia wyłącznie polskiego terytorium, w tym sensie polityczno-geograficznym, ale żeby patrzyli, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i że Polska także jest jednym z inicjatorów współpracy w ramach Trójmorza. Polska może być dla nich takim swoistym hubem, z którego będą dokonywali następnie ekspansji również na inne obszary europejskie. W Sydney prezydent Duda otworzył 50. na świecie zagraniczne biuro handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wszyscy tutaj podziwiają to, że Polska od lat rozwija się dynamicznie i sądzę, że to jest właśnie bardzo dobry moment dla nas, pokazać, że odchodzimy od tej błędnej polityki, która była realizowana w poprzednich latach, kiedy zwijano polskie placówki dyplomatyczne, kiedy zwijano Polskę na arenie międzynarodowej. Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda przybył do Nowej Zelandii w Auckland. Parę prezydencką oficjalnie przywitała gubernator generalna. Wizyta prezydenta Dudy wraz z małżonką rozpoczęła się od ceremonii w War Memorial Museum pod pomnikiem poświęconym II wojnie światowej. Prezydent złożył wieniec. Zaraz potem wraz z gubernator generalną obejrzał wystawę z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mimo 30 prawie lat Polski, która wróciła na drogę wolności, wróciła na drogę niepodległości, niezależności, suwerenności, nigdy polski prezydent tutaj nie dotarł. Wizyta prezydenta to także spotkanie z premierem Nowej Zelandii, liderem opozycji oraz przedstawicielami biznesu. Dyskutowaliśmy z panią premier także o kwestiach współpracy gospodarczej, bardzo ważnej, którą bardzo chciałbym rozwijać. Mówiliśmy o tym właśnie w kontekście umowy o wolnym handlu, która mam nadzieję wkrótce zostanie wynegocjowana i zawarta pomiędzy Nową Zelandią a Unią Europejską. Podpisano już pierwsze umowy między Polską a Nową Zelandią. W sensie gospodarczym taką najistotniejszą umową, która dzisiaj była zawarta, to było to porozumienie dotyczące cywilnego transportu lotniczego, bo rzeczywiście mam nadzieję, że ono doprowadzi do tego, że komunikacja pomiędzy Polską a Nową Zelandią będzie łatwiejsza i będzie szybsza. Przewidziano czas także dla Polonii. Jutro prezydent uda się z Auckland do Wellington, stolicy Nowej Zelandii, gdzie weźmie udział w uroczystym otwarciu skweru polskich dzieci. W październiku 1944 roku na zaproszenie nowozelandzkiego rządu zawitał do tamtejszego portu statek. Na jego pokładzie znajdowało się ponad 700 polskich dzieci, których rodzice zostali zesłani przez Sowietów na wschód. Zostali przyjęci przez społeczeństwo i władze Nowej Zelandii, przygarnięci i tutaj znaleźli swoją nową ojczyznę. W miejscowości nieopodal Wellington trafiły do obozu polskich dzieci, później do szkół z internatem. Większość z nich w Nowej Zelandii została na stałe.
Niemiecka telewizja CDF nie musi przepraszać za użycie kłamliwego zwrotu polskie obozy zagłady. Tak orzekł Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech. Tym samym odmówił on respektowania wyroku krakowskiego sądu. W opublikowanym orzeczeniu niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że gdyby postanowienie polskiego sądu było zastosowane w Niemczech, to byłoby to naruszeniem fundamentalnego prawa wolności, opinii oraz mediów. Orzeczenie to Sądu Najwyższego Niemiec, bo tak trzeba stwierdzić, jest jednocześnie narusza podstawowe zasady, jakie obowiązują i określone są przepisami rozporządzeń europejskich dotyczące wzajemnego uznawania i wykonywania wyroków. Komentuje całą sprawę mecenas Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra. Choć Federalny Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że sformułowanie użyte przez niemiecką telewizję CDF było niewłaściwe, to zaznaczył jednak, że telewizja nie musi publikować jako własnych treści narzuconych przez sąd w Polsce. To oznacza, że CDF nie musi przepraszać Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz, który wystąpił z pozwem przeciwko niemieckiej telewizji za użycie przez nią sformułowania polskie obozy śmierci. Tu sąd niemiecki zachował się w sposób taki, jakby był sądem nadrzędnym nad polskim wymiarem sprawiedliwości. Uważam, że jest to policzek wymierzony sędziemu, który orzekał w sądzie apelacyjnym w Krakowie w sprawie pana Karola Tendery. Policzek wymierzony wszystkim sędziom polskim, ponieważ zachowuje się jakby sąd nadrzędny, który będzie ingerował w treść poszczególnych orzeczeń. Przypomnijmy, w grudniu 2016 roku sąd apelacyjny w Krakowie wydał wyrok, w którym nakazał niemieckiej telewizji CDF przeprosić Karola Tendere za użycie w 2013 roku określenia polskie obozy śmierci. Sąd wskazał, że przez takie stwierdzenie były więzień Auschwitz z ofiary stał się sprawcą. W efekcie pozew 96-letniego dziś Karola Tendery został oddalony, a składający wniosek został obciążony kosztami postępowania w wysokości 4000 euro. 40% chrześcijan powróciło do swych domów na równinie Niniwy w Iraku. 4 lata temu zostali oni wypędzeni przez tzw. państwo islamskie. W nocy z 6 na 7 sierpnia 2014 roku 120 tysięcy chrześcijan zostało wypędzonych przez islamistów z wielu miast na równinie Niniwy. Fundamentaliści z tak zwanego państwa islamskiego zniszczyli ponad 13 tysięcy domów, z czego ponad 1230 zostało zrównanych z ziemią. Przez kilka lat chrześcijanie musieli mieszkać w blaszanych kontenerach w obozach dla uchodźców. Teraz wyznawcy Chrystusa wracają na swoje ziemie. W odbudowie domów pomaga im Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie. Udało się już odbudować 35% chrześcijańskich domów i na chwilę obecną 40% z tych chrześcijan, którzy zostali stamtąd wygnani, wraca do swoich domów, na swoje ziemie. Czas tutaj jest bardzo ważny, dlatego, ponieważ jeśli chrześcijanie szybko nie wrócą na swoje ziemie, te ziemie najprawdopodobniej zostaną przejęte przez muzułmanów i już nigdy więcej chrześcijanie nie będą mogli tam wrócić. Stąd też zależy nam na tym, aby jak najszybciej odbudować te chrześcijańskie domy. Mówi ksiądz Rafał Cywka, rzecznik irackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ahmad Mahdżub ujawnił, że władze tego kraju koordynują ze Stolicą Apostolską działania mające na celu powstrzymanie wyjazdów chrześcijan z Iraku. Władze chcą ustabilizować sytuację wyznawców Chrystusa. Pamiętajmy, że w Iraku ciągle toczy się na pograniczu z Syrią, ciągle to są tereny, gdzie co w jakiś czas odżywają komórki państwa islamskiego. Chrześcijanie wracający do Mosulu boją się cały czas o to, że przecież to miasto, które w większości jest zamieszkiwane przez społeczność muzułmańską, duża część czy jakaś część tej społeczności tego miasta jest zwolennikami państwa islamskiego. I mimo tego, iż nie ma już tam komórek państwa islamskiego działających w strukturach miasta, to jednak chrześcijanie boją się tych, którzy są zarażeni ideologią państwa islamskiego, boją się ataków, boją się pogromów na chrześcijanach. To jest rzeczywistość krajów, który ciągle żyje w stanie wojny. Na wschodzie Iraku nadal dochodzi do porwań i zabójstw, za którymi stoją bojownicy ISIS. I na teraz to wszystko. Życzę Państwu dobrego dnia. Z Panem Bogiem.